Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Już dawno się nie widzieliśmy, ale już powracam, ponieważ właśnie byłam na zielonej szkole. Dzisiaj wróciłam i uwaga, stwierdziłam, że nagram wam taki filmik z dnia, ponieważ dzisiaj się będzie działo. Ponieważ uwaga, właśnie będziemy szykować Malinę, Tinę, Wobisa i będziemy jechać do Ostrężnicy prowadzić oprowadzanki właśnie na kucykach. Jest godzina 9:35 i właśnie teraz konie są na pastwisku, na trawie, żeby sobie jeszcze pojadły. Wcześniej dostały śniadanie. Ja teraz będę szykować sprzęt, a potem za moją mamą będziemy po nie szły i je szykowali. A i w ogóle powiem wam jeszcze po prostu super informacje. Bo uwaga, kupiliśmy siodło łanowi, więc naprawdę super, jest to siodło bardzo porządne, pasuje ono też na Wobisa, także Wobisa siodło nie pasuje na łana, ale łana na Wobisa pasuje, także właśnie już jeździmy na łanie z tempem, bo oczywiście łan jest jeszcze w trakcie rehabilitacji, już go tam praktycznie nic nie boli, ale i tak dopiero powoli przystosowujemy go znów do jazdy, także jak na razie jeździmy tylko z tempem. Ja jeszcze nie jeździłam, ale moja mama i siostra już jeździły. Z tego co słyszałam, to jest po prostu super i właśnie moja mama dzisiaj też pojedzie w tym siodle, bo właśnie moja mama jedzie na Wobisie, ja jadę na Tinie, a Malina będzie szła po prostu za nami, przed nami, no bo po prostu Malina ma coś takiego, że ona chodzi za innymi końmi, także bez przedłużenia ja już wyciągam sprzęt. Dobra, już przyniosłam sprzęt Tiny. Jeszcze chciałam dodać, że co do informacji z łanem, co do informacji z siodłem i tym podobne, to będzie w jakimś innym filmiku, żeby tutaj nie było już za dużo tego wszystkiego, tych wszystkich informacji w jednym odcineczku. Dobra, cały sprzęt już przyniesiony, Tiny. Teraz jeszcze będę szła po Wobisa sprzęt. I jeszcze w ogóle chciałam powiedzieć, że naprawdę ja się tak cieszę, że no po prostu już nam się tak zaczynają te oprowadzanki. Ostatnio u nas było przedszkole, właśnie na jazdach. Dzisiaj właśnie to my idziemy też robić oprowadzanki, także jeśli bylibyście zainteresowani też jakimiś jazdami, oprowadzankami, jazdami w teren, to bardzo was serdecznie zapraszam. No i oczywiście, tak jak jest w wielu filmikach, to właśnie w opisie będzie po prostu nazwa naszego Facebooka, naszej po prostu strony, nazwa mojego TikToka, także bardzo tam serdecznie zapraszam do opisu. Sprzęciki przyniesione, tutaj jest Tiny, Maliny, Wobisa, także póki jeszcze nie idziemy po konie, bo czekam na moją mamę, to pokażę wam, jaki dzisiaj ubrałam outfit. Uwaga, żółta bluzka pasująca do żółtej skarpetek, granatowe breczesy, które oczywiście będą pasować do czapraka, też granatowego, także możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba. Sprowadzone, teraz sobie tutaj piją jeszcze przed terenem. Teraz zabieramy się za czyszczenie. Dobra, Tina wyczyszczona, Malina to samo, Wobis jeszcze jest czyszczony. Także ja już je biorę i siodłam. Słuchajcie, kucyki już osiodłane. W sensie jeszcze będzie trzeba popręg pozaciągać, ogławia pozakładać, ale ogólnie wyczyszczone, osiodłane. Także to słuchajcie, tego po prostu masakra, ponieważ zauważyliśmy, że Wobis ma biegunkę. No niby to nic strasznego, ale jednak stwierdziliśmy, że wolimy nie ryzykować, no dbamy tutaj o dobro koni, także po prostu stwierdziliśmy, że Wobisa nie bierzemy i po prostu właśnie już skontaktowałam się z Matyldą, po którą pojechała teraz moja mama i ona tutaj z moją mamą przyjadą autem właśnie. No i ja pojadę na Malinie, Matylda na Tinie, tak, chyba dobrze powiedziałam, ja na Malinie, Matylda na Tinie, tak? A moja mama chyba pojedzie autem,
No, także tak. Chcę zobaczyć, przyniosłam w międzyczasie banana dla właśnie Maliny i Tiny. Tina nawet go nie zauważyła, a Malina już tutaj. Muszę się doczekać, także już go obieram i dam. I... taki pyszny, co? Tina. No, nie chcesz? Ej, to banan. Dobry? Jaki dobry! O, tu masz wisić i tu. O. Chyba jej smakowało. Co, moja mama i Matylda za niedługo będą, że ja już ubieram ogłowia, będę dociągać popręgi, że od razu jak przyjadą, to żeby jechać. No tak, już nie mam. Już nie mam. Już osiedlane, gotowe. Tina, to samo. Matylda już przyjechała. Matylda, pomachaj! No, także ściągam już kanter, wodzę i będziemy jechać. My tutaj oprowadzamy dzieci, lecz no niestety co? No z Maliną nie wyszło zbyt dobrze. Uwaga, no Tinusia kochanie idzie, taka grzeczniutka i w ogóle. A no z Maliną już gorzej, ponieważ jest tutaj strasznie głośno, ponieważ jest tutaj w ostrożnicy taki piknik rodzinny. No i są tam autostrażacje, które co jakiś czas się włączają. Tu balon gdzieś pęka. No ogólnie bardzo dużo ludzi, hałasów. No po prostu tak. No i Malina przez to bardzo się boi. No i wcześniej na samym początku prowadziliśmy na niej dzieci, było w porządku. Lecz potem właśnie się zaczęło, zaczęła się bać. To stwierdziliśmy, że jej damy przerwę. Ściągliśmy siodło, czapek. No wszystko było w samym kantarze. I ja potem ją osiodłałam, żeby... chwilę ja na niej pojeździła, no wiecie, tak się, żebym się ja przeszła, żeby pokazać jakby, ale co, ale ja czułam, że jest strasznie spięta, zestresowana, co no nie miało sensu to w ogóle na niej jeździć, bo była no zbyt spięta, zbyt zestresowana, bała się, no ogólnie panikowała co jakiś czas. Jeździ, Alina ma poluźniony popręg. W kantarze jest i mamy przerwę. Jest 13.22, my o 13.40 będziemy się zbierać, także jeszcze trochę. Tutaj my sobie stoimy, ogólnie to oprowadzamy dzieci tutaj po takich ścieżkach. Chcę zobaczyć wszystkie dzieci, Tinę. Dobra, słuchajcie, ja już jakiś czas temu wróciłam, konie rozsiodłaliśmy, napojiliśmy, daliśmy na pastwisko i naprawdę był to dzień pełen w ogóle emocji, wrażeń, no naprawdę było przesłodowo taki odcineczek, to możecie zostawiać łapeczki w górę, pisać komentarze, zostawiać subskrypcje i do zobaczenia w następnym filmiku, pa!